Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Chłopaki, mogę dołączyć? Ty nie umiesz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dima, co sądzisz? Wyzna ci miłość? Pewnie obchodzi mnie to. Jak możesz tak powiedzieć? Jak biegasz za Dianem, to zawsze cię wspieram, a ty nie chcesz mnie wesprzeć? No dobra, jak naprawdę ją kochasz, to jej to powiedz. To prawda, dzisiaj to wyznam. Wszyscy na miejsce, zaczynamy lekcję. Witaj, nauczycielu Mike, czyszczę tablicę. Dobra, Laila, siadaj na miejsce. Dobrze, nauczycielu Mike. Raz, dwa, trzy. Idź z mojego miejsca. Mam dzisiaj zły humor, macie być cicho. A jak nie, to wszyscy dostaniecie jedynki. A gdzie są cheerleaderki? Nie wiemy. Nauczycielu Mike, dobrzy uczniowie są w klasie. Tylko cheerleaderki wiedzą, gdzie tak naprawdę są. Mam ich dość. Siedźcie tu, idę ich szukać. Raz, dwa, trzy. Powiedział, żebyście siedzieli cicho. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Żenia, powiedz mi, co to za propozycja? Diana, jak to usłyszysz, będziesz w szoku. Żenia, Diana się nie zgodzi. Dziewczyny, cicho. Diana chce sprawdzić mojego chłopaka, Timura. Musisz mi pomóc. O, Żenia, to dopiero nowość. Jak mam ci pomóc? Co chcesz sprawdzić? Diana, myślę, że on mnie nie kocha. Żenia, czemu tak myślisz? Przecież wszystko jest okej między wami. No, nie do końca. Diana nie jest w porządku, olewa mnie. No i widzę, jak na ciebie patrzy. Żenia, no dobra, patrzy na mnie. Właściwie to jestem dziewczyną jego brata Smaila. Za dużo myślisz, przestań. Diana, nie myślę za dużo. Pomożesz mi, jesteś moją przyjaciółką. Żenia, Diana ci nie pomoże. Mówiłyśmy ci, Diana nie podrywa chłopaków innych dziewczyn. Stop! Żenia, naprawdę chciałaś, żebym poderwała Timura? Naprawdę? Naprawdę, Diana, jak złapię przynętę, to się rozejdziemy, a jak tego nie zrobi, to będziemy się nadal spotykać. Proszę bardzo, cheerleaderki króliczki! Jana, co ty wyprawiasz? Co się tutaj dzieje? Wiesz, nauczycielu Mike, dyrektor powiedział mi, żebym zerwała wszystkie stare reklamy, żeby zrobić miejsce dla nowych. Ach, tak? Tak powiedział dyrektor. Kazał zerwać plakaty. Tylko to posprzątaj. Przy okazji widzieliście króliczki? Nauczycielu Mike, jak cheerleaderek nie ma w klasie, to są gdzie? W toalecie, to jasne. W toalecie, dobra, dzięki Jana. I zrób tu porządek. Posprzątajcie to, głupcy. Co my? A co ja? Jestem dziewczyną, nie będę tego zbierać. Rano, naprawię nas wkopała. Dziewczyny, to jest takie fajne, że jesteśmy zespołem. No to co, sprawdzimy Timura? Tak! Diana, załatwisz go. Witaj, nauczycielu Mike. Właśnie wychodzimy do klasy. Tak, spieszymy się. Nie rozumiem, króliczki. Co z wami jest nie tak? Dzwonił dzwonek. Jesteście jakieś wyjątkowe, czy co? Nie, nie jesteśmy wyjątkowe. Jesteśmy jak wszyscy inni. Napraszę, zielona w siebie uwierzyła, ale jej tańce są do bani. No pomóżcie mi, proszę! Chłopaki, no dalej, pomóżcie jej, utknęła pod tablicą. Chłopaki, pomóżcie mi, czy to takie trudne? Z czego się śmiejecie? Choreografię ćwiczyłam tylko jeden dzień. Dobra, sałata, tyłek ci wystawał, fajna choreografia wyszła. Tylko już dla nas nie tańcz, proszę. Niczego nie rozumiecie? Tańczę naprawdę fajnie. Tańce są fajne, sałata, ale powinnaś tańczyć z partnerem, a nie z tablicą. A gdzie mam go znaleźć? Max, będziesz moim partnerem? Słuchaj, zielona, twój partner to bułeczka z kawiarni. Nie podrywaj koszykarzy. I w ogóle nie potrafisz się ruszać. Dziewczyny, ona po prostu chciała pokazać nam swój tyłek. To był prawdziwy powód. Możecie się śmiać, jeżeli chcecie. Jutro trochę poćwiczę choreografię i pokażę wam coś naprawdę fajnego. Marusia, tak mnie denerwują te gibkie dziewczyny. Co mamy zrobić? Marusia, my też zatańczmy. Tańczyłam trochę w domu, ale nikt nie widział. Zatańczmy tutaj, to wszyscy zobaczą. No dobra. Patrzcie na to!
jak? Co myślisz? Julia, czemu upadłaś? Podnieś tyłek i ruszaj się. Dziewczyny, teraz to ja wam pokażę, jak się tańczy. Nauczycielu, chodź tutaj, nastolatki oszalały. Jana, jaki masz plan? Po co ci walizki? Śmierdzi tu czyli drkami. Nie śmierdzi, tylko pachnie, Pufik. Bruwasty, zamknij się. Chcę się tutaj przebrać. Co mam założyć? To czy to? Jana, co ty, jesteśmy gangiem tygrysów. Chcesz być różowym dzieckiem? Chcę zostać różowym tygrysem. Rrr. Dobra, to się przebierz. A my ci narysujemy wtedy paski. Hej, chłopaki, chcę się przebrać. Odwrócicie się? Zobaczcie, to czyli liderki, które spóźniają się na lekcje. Nauczycielu Mike, po prostu poszłyśmy do toalety. Tak. Nauczycielu Mike, czemu mamy na nie patrzeć? Tylko marnujemy nasz czas. Czy Nat mogłaby usiąść? Ma taką krótką spódniczkę, że wszyscy faceci na nią patrzą. Ice, moja spódniczka jest w porządku. Nauczycielu Mike, długo tu jeszcze będziemy stać? Widzę, że Timur się na mnie gapi. Przestańcie mnie zagadywać i się popisywać. Nauczycielu Mike, jesteśmy cheerleaderkami, mamy prawo się spóźnić. Wie o tym cała szkoła, oprócz ciebie. A więc to tak. Stella i Zenia, dajcie mi swoje zeszyty. Kev, dawaj. Nauczycielu, czy mogę dać swój zeszyt zamiast Stelli? Napisz, że ja się spóźniłem. Wow. Kev, a ty zakochałeś się w Stelli? Kolejna ciekawostka w tej szkole. Dziewczyny, on się we mnie zakochał. Stella, a my o niczym nie wiemy? Halo, proszę o zeszyty. Dobrze, nauczycielu Mike. Wiesz, nauczycielu Mike, mógłbyś nam wybaczyć. Wiele razy wybaczałem. Diana, naprawdę widziałeś, że na ciebie patrzę? Tak, zauważyłam. Ale z niego świnia. To był dobry pierwszy krok, Kev. Teraz na przerwie podejdź do niej, obejmij i pocałuj. Nie, jeszcze nie, mam inny plan. Kev, nie rozumiesz, jak ty będziesz ze Stellą, to ja będę z Dianą. Oboje będziemy z cheerleaderkami. Będziemy świetnymi parami. Przestańcie gadać, nauczyciel ma zły humor. Kev. No dobra, przez cheerleaderki nasza lekcja jest zrujnowana. Dzwonek, możecie iść. Szczęśliwi? Diana, gdzie idziesz? Do kawiarni. O, ja też, fajnie. Posłuchaj mnie, Diano. Mimo, że jesteś liderką cheerleaderek, to odnosi się to też do ciebie. Pamiętaj, żeby się już nie spóźniać, ponieważ nie chcę, żeby reputacja naszej klasy ucierpiała z twojego powodu. Leila, uważaj na siebie. Idź wyczyścić tablicę. Wypoleruj ją. Diana, widziałaś, to jest uzależnione od ciebie. Widzę, Żenia. Sama jestem w szoku. Może to zakończymy? Nie, musisz naciskać do końca. Mały, idziemy na trening! Po co te świece? Lepiej daj mi bułeczkę! Wow, świece! Nasza kawiarnia świętuje dziś 2 miesiące, dlatego świece są za darmo. Ice, a może po szkole poświętujemy te 2 miesiące? Mary, nie wiesz, że mam dziewczynę? Też mi dziewczyna. Dziewczyny, powiedzcie mi, że jestem lepsza. Tak, żaby, zamknijcie się. Nat, możesz przestać nosić tą spódniczkę? Ice, moja spódniczka jest normalna, wcale nie jest krótka. Nie podoba mi się, jest za krótka. Dziewczyny, chcecie coś? Kakao! Dziewczyny, już wiem. Dam Timurowi ten łańcuszek. Kakao, może raz zamówicie sałatkę. Jeżeli on to od ciebie weźmie, to na pewno go zostawię. Wiesz co, Żenia? Miałaś rację. Jego uczucia do ciebie zniknęły. Ja mu tylko pomachałam, a on już zaczął do mnie podchodzić, przystawiać się. Diana, mówiłam ci. Dziewczyny, a u mnie wszystko się zaczyna. Wiecie, że Kev chciał dać swój dzienniczek zamiast mojego? Tak, dziewczyny, ale Kev stawia pierwsze kroki. Przecież był singlem przez całe życie. Pufik, co? Nie mogę już czekać. Muszę to powiedzieć. Będziesz moją dziewczyną? Wow, jestem w szoku. Muszę się zastanowić. Ale czemu, Laila? Już się całowaliśmy. Dobra, Pufik. Zgadzam się. Gdzie jest Pufik? Jana, nie ma go tutaj. O, ten kostium wygląda znajomo. Jana, byłaś w naszej garderobie?
Banda robi się różowa. Odwalcie się, cheerleaderki. Będziemy różowym gangiem. Browasty, jutro też ubierasz różowy kostium. Ja na różowy? Tak, Browasty, chodźmy poszukać Pofika. Też założę różowy kostium. Dziewczyny, nie podoba mi się, że chodzą do naszej garderoby. Musimy ją jakoś zamknąć. Tak, żeby inni tam nie wchodzili. Nie, Dima, nie mogę. Już nie ma odwrotu, idź! Stella, Stella, to dla ciebie. No więc ja cię lubię, może się umówimy, będziesz moją dziewczyną? Kev, ale spójrz na nią. Oh my god, a to co? Jestem w szoku. Kev podrywa Stellę. A ja jestem w szoku, że Kev chce się związać. Stella, Stella i... Stella, Kev tu jest, wstań. Tak, tak, wstaję. Kev, a co tam trzymasz? Co? Dima, co to jest? To pluszowy miś, chcesz go dać Stelli. Kev, czy to dla mnie? To najsłodsza rzecz, jaką widziałam. Super. Kev, co dalej? Dima, co dalej? Powiedz jej, że ją kochasz i chcesz z nią chodzić. Dziewczyny, patrzcie, Kev jest taki zdenerwowany. Ręce mu drżą. Tak, jest naprawdę zdenerwowany. No więc Stella... Zgadzam się. Tak, mamy nową parę! Mały, o czym tak myślisz? O Zeni? Nie, nie o Zeni. Musisz się bardziej skupiać na treningach. Przestań chodzić zamyślony, bo cię wylejemy z drużyny. Napompuj piłki. Widziałeś mojego brata? Dziewczyny go rozkojarzają. To jego pierwszy związek, chyba się zakochał. Nie obchodzi mnie to, musi się skupić. Jak mogę trenować, kiedy wiem, że liderka czy liderek się we mnie zakochała? Dziewczyny, koszykarze sobie poszli. Timur jest sam jeden. No dawaj, idź tam. Dziewczyny, biedny chłopak, zrobicie mu nadzieję. Kev, Kev, spotykam się z nim, dziewczyny. Dziewczyny, idę. Diana, postaraj się jak najlepiej. No dawaj, Diana. Dziewczyny, mam nadzieję, że Timur tego nie weźmie. Ja też mam taką nadzieję, nadal go kocham. Dziewczyny, widziałyście, widziałyście? Będę z nim spała. Timur, cześć, czy mogę wejść? O, hej, Diana. Tak, mój trening już się skończył. Słuchaj, Timur, zauważyłam, że na mnie patrzysz. Podobam ci się? Tak. A co z Żenią? Żenię kiedyś lubiłem, ale teraz lubię ciebie. Rozumiem. Słuchaj, ja też cię lubię. Umówimy się? Ale Smajlik nie może się dowiedzieć. Tak naprawdę? Że ty i ja? Jasne, zgadzam się. No co oni tam tak długo robią? Żenia, może się całują? Dzięki, Nat, to nie było śmieszne. Słuchaj, Żenia, sama tego chciałaś. Max, chyba zostawiłem telefon na siłowni. No tak, koło okna. Ale jestem rozkojarzony. Dziewczyny, oh my god, Smajlik tam poszedł. Jak będą się całować, to będzie strasznie. Mam nadzieję, że się nie całują. Dziewczyny, miłość moja i Keva unosi się w całej szkole. No to jak? Jesteśmy parą? Tak. Nie, nie, Timur, jeszcze żadnych pocałunków. No, fantastycznie, świetnie. Czyli mój brat spotyka się teraz z moją dziewczyną, tak? Jestem w szoku. Tak, Smajlik, jesteśmy w sobie zakochani. A niech to... Słucham, kochacie się? Lepiej się idź umówić z koleżankami z klasy. A ty, Diana, się od niego odsuń. Smajlik, uspokój się. Dziewczyny, widzicie? On ją obejmuje. On mnie już nie kocha. Żenia, pomyśl teraz o innych rzeczach. Przez ciebie Diana ma poważne kłopoty, ale spokojnie, pogodzą się. Diana, nie rozumiesz, co mówię? Odsuń się od niego! A jak się nie odsunie, to co? Timur, zaczekaj. Smajlik, zdecydowałam, chcę być w otwartym związku. Chcę umawiać się z tobą i z nim naraz. Aha. A, otwarty związek, tak? Dobra, Diana, może po szkole pójdę do twojego domu i porozmawiamy o otwartym związku. Diana, o jakim otwartym związku ty mówisz? Timur, posłuchaj, wyjaśnię ci później. Pa, pa. Jestem w szoku, nigdy nie róbcie tego ze swoimi przyjaciółkami. Nie sprawdzajcie chłopaków innych dziewczyn. Nie wiem, co teraz zrobić. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. Pa, pa. Dziewczyny, idziemy.